Konstytucje polskie. Tak. Ciąg dalszy, część trzecia. No i teraz tak. Zakończyliśmy na konstytucji z 21 roku, która była wzorowana na konstytucji francuskiej III Republiki. Prawda? Ta konstytucja całkowicie się nie sprawdziła, ponieważ nastąpił chaos w rządzeniu państwa polskiego, bo te nie potrafiono stabilnie wyłonić większości parlamentarnej, to powodowało częste zmiany władzy. A jeżeli częste zmiany władzy są, prawda, wykonawczej, no to następuje destabilizacja państwa, prawda, nie? Cudem natomiast, prawda, udało się przeprowadzić reformę walutową. A proszę, reformę walutową Grabskiemu, prawda, ponieważ udało się w jakiś sposób, że otrzymał premier Grabski specjalne uprawnienia, prawda, i przeprowadził reformę walutową. Prawda, potem nastąpiły dalsze zmiany władzy rządowej, prawda, przegraliśmy sprawę w Locarno. Co to było Locarno? Locarno było, próbowano podważać postanowienia traktatu wersalskiego. To czyniły Niemcy Republiki Weimarskiej i nastąpiły międzynarodowe układy. W wyniku tych międzynarodowych konferencji w Locarno zabezpieczono granice państwom zachodnim w stosunku do Niemiec, to mianowicie Francji, Belgii i tak dalej, ale pominięto w tym układzie lokarneńskim zabezpieczenie granic Polski i Czechosłowacji. No i to właśnie niepokój u Piłsudskiego wywołało, że żeśmy przegrali sprawę w Locarno. Dlatego Piłsudski w sprawie powołania następnych rządów chciał rozmawiać z ówczesnym prezydentem Rzeczpospolitej Stanisławem Wojciechowskim. Stanisław Wojciechowski miał nastąpić spotkanie Piłsudskiego, już marszałka Piłsudskiego ze Stanisławem Wojciechowskim. Do tego spotkania nie doszło, bo on żądał mianowicie, żeby Wojciechowski zdymisjonował rząd Witosa. Prawda, rząd Witosa, bo ten rząd jednak prowadza pewnego rodzaju destabilizację. Do tego spotkania nie doszło. Prawda, i potem się rozpoczął cały przewrót majowy w 26 roku, prawda. No i tu różnie jest ten przewrót majowy postrzegany. Przeciwnicy mówią, że to była całkowicie sprawa nielegalna. Były walki pomiędzy wojskami rządowymi i zwolennikami Piłsudskiego. Efekt był taki, że zwolennicy Piłsudskiego wygrali, prawda, tą całą sprawę. Prezydent Wojciechowski i rząd Witosa podali się do dymisji, natomiast absolutnie nie został naruszony parlament, prawda, i ten parlament na czele, Sejm, na czele którego był chyba Maciej Rataj, tak, Maciej Rataj, jak był żony, został z 21 roku, jak prezydent się podał do dymisji, to uprawnienia urząd prezydencji tymczasowo przejął marszałek Sejmu, prawda, nie? Ten parlament się zebrał, nawet zostały dokonane wybory prezydenckie i te wybory prezydenckie wygrał Piłsudski. Piłsudski miał zostać prezydentem, nie przyjął tego wyboru i potem został wysunięty
Mościcki i Mościcki został prezydentem. Czyli znaczy się, że ówczesny parlament zalegalizował przewrót majowy. Trzeba powiedzieć, że jak myśmy dokonali tej reformy walutowej, to znaczy z polskiej marki, zamiast polskiej marki wprowadziliśmy polskiego złotego i został utworzony Bank Polski, to przyszedł międzynarodowy atak bankierski na polską złotówkę i gdyby nie stabilizacja władzy, która dokonana była przez zamach majowy, no, mógł być upadek polskiego złotego. Czyli Piłsudski poprzez zamach majowy uratował w pewnym sensie polskiego złotego. W 26 roku została wprowadzona nowela do konstytucji z 21 roku, to była nowela z 26 roku, polegająca na wzmocnieniu władzy prezydenckiej. Wzmocnienie władzy prezydenckiej spowodowało stabilizację władzy. Bo taki ten prezydent według tej noweli miał dużo większe uprawnienia, prawda? Ograniczono władzę Sejmu na rzecz wzmocnienia władzy wykonawczej, prawda? Po 26 roku Piłsudski został dwa razy pełnił urząd premiera i ten urząd premiera był po to potrzebny, żeby zmienić konstytucję, to znaczy uchwalić nową konstytucję i między innymi specjaliści o spraw konstytucji przyszli do marszałka Piłsudskiego i zaproponowali, żeby nowa konstytucja powstała w wyniku wprowadzenia dalszych zmian do konstytucji z 21 roku. Na to marszałek Piłsudski odpowiedział, że ta konstytucja z 21 roku do niczego się nie nadaje i zaczęli tworzyć nową konstytucję i powstała konstytucja w 1935 roku, ona pierwszy była przeprowadzona pod obrady parlamentarne. No tu są pewne zarzuty, że jak ona była prowadzona na obrady Sejmu, były debaty, były dyskusje na ten temat. Opozycja się zachowała w sposób obstrukcyjny, to znaczy tylko prowadziła negacje, natomiast w zasadzie nie wnosiła czegoś nowego, tylko przez cały czas opozycja, blokowanie i tak dalej, prawda, nie? No i jak powołano obrady Sejmu w 1934 roku, to znaczy miało dyskutować na temat test konstytucyjnych, że tak zostało przygotowane przez tych ludzi, którzy robili konstytucję z 1935 roku. Opozycja, myśląc, że będą w dalszym ciągu tylko debaty nad tezami, wyszła, prawda, podczas przerwy sejmowej, a ona była tak przygotowana, że momentalnie te tezy zmieniono na artykuły, przegłosowano i uchwalona. I tu jest prawda taka, przeciwnicy mówią, że ona jest w pewnym sensie problem z legalnością tej konstytucji, że oni przegłosowali tę konstytucję, kiedy przeciwnicy polityczni wyszli na przerwę. Zostawili, prawda, jedną osobę, żeby to pilnowała, zanim wrócili, uchwalili konstytucję i konstytucja, prawda, tak. Później tego w Senacie nie mieli problemów, więc przez Senat przeszła, bo było więcej zwolenników sanacji, prawda? No i później znowu drugi raz pod obrady, tylko nad poprawkami głosowali i w końcu prezydent Mościcki ją podpisał. Jeżeli byśmy w jakiś sposób kwestionowali konstytucję z 1935 roku, to na takiej samej zasadzie musimy zakwestionować konstytucję 3 majowa, gdyż ona też w sposób nielegalny została uchwalona.
tym czasie, kiedy była konstytucja 3-majowa, to były obrady Sejmu czteroletniego, prawda? I ona miała być, konstytucja te 3-majowa, uchwalona 5 maja. Ponieważ podczas Sejmu czteroletniego też była ogromna opozycja, a akurat była jakaś przerwa Sejmu, wakacje sejmowe, że opozycja się wszyscy rozjechali, przyjechali, prawda, ci zwolennicy, nie zdążyli dojechać ci z opozycji i uchwalili z 5 maja, przesunęli na 3 maja i uchwalili, nim się zjechała opozycja, to też możemy kwestionować konstytucję 3-majową. Następne pytanie, jeżeli będziemy tak dyskwalifikować konstytucję z 1935 roku, to moje pytanie jest następujące. Co to za konstytucja, która nie chroni państwa polskiego? Bo gdybyśmy w 1939 roku zostali przy konstytucji 21 roku, to by nastąpiła kasata państwa polskiego. Tak. I to była tak, a ukrywa się tą prawdę o tym, że kasata państwa polskiego uchroniła. Tak. Konstytucja kwietniowa, przede wszystkim muszę tu zwrócić uwagę, że są na ten temat opracowania. Ja mam te w ręku opracowania, że tam robili. Konstytucja 1935 roku to jest jedyna polska konstytucja. Wszystkie konstytucje są oparte o obce wzory. Obce wzory. Natomiast oryginalną polską konstytucją z myśli, polskiej myśli prawniczej, to jest konstytucja 1935 roku. I tam, jeżeli ktoś, są opracowanie przez KUL i właśnie wymienieni są tam świetni prawnicy, którzy tą konstytucję robili. Tak, ale teraz bardziej i... tego prezydenta. Proszę? Zaraz powróci właśnie do urzędu. Natomiast istota całej... To zatrzymajmy się na chwilę, zrobimy przerwę i za chwilę część...